Witajcie, kochani. Dzisiaj przed nami odcinek ze specjalnym gościem, który opowie Wam o swoim chadzie. Naszym bohaterem i śmiałkiem, który zdecydował się podzielić swoją historią z nami, jest Piotr Michalik, znany również jako Bury. Cześć, Piotrku. Witam Cię, Małgosiu. Witam wszystkich, którzy tutaj oglądają. Postanowiłem się podzielić tutaj swoją historią, swoim doświadczeniem, opowiedzieć trochę o chadzie oraz jakby też to jest jakby moja kampania osobista, także podnoszenie świadomości społecznej na temat chadu, jak i innych zaburzeń, co Małgosia także świetnie robi. I jako, że właśnie już też trochę choruję, ponieważ w tym roku w lipcu będzie 9 lat, od kiedy ja dostałem diagnozę chadu, trochę już wiem, trochę z chadem przeżyłem i chciałbym tutaj przedstawić swoją historię oraz pokazać także, bo uważam troszkę, że to jak sobie poukładałem dosyć życie już od niedawna, to no, krok kamień milowy, jeśli chodzi o to, co było kiedyś, o czym także opowiem podczas tej rozmowy, też dać jakby świadectwo, że można żyć normalnie i być szczęśliwym pomimo tak ciężkiego zaburzenia, jakim jest choroba afektywna dwubiegunowa. Super. W takim razie, słuchaj, zacznijmy od początku. Powiedz mi, jak to było z twoją diagnozą? Jak ona została postawiona, czy od razu, jak to się zaczęło wszystko? Generalnie ja problemy psychiczne mam już od 17 roku życia. Tak naprawdę to będzie teraz obecnie 11 lat, kiedy ja się z przerwami leczę. Ogólnie stany depresyjne i problemy psychiczne już miałem jako nastolatek tak naprawdę, bo ja pochodzę z bardzo dysfunkcyjnej rodziny, wręcz rzekłbym, no nie mówię o tym ze wstydem, już raczej nie wyprę się tego z patologii po prostu i wiele traum, wiele tutaj, bo jestem oprócz chadu, no to na pewno są syndromy DDA i DDD, ale już opowiadam, jak to się zaczęło. Otóż no, pogubiłem się w życiu, popadłem w używki. Na początku była to marihuana, tam w wieku 12 lat i jak miałem 17 lat, okazało się, że ktoś mi życzliwie dał jakiegoś dopalacza chyba. Wpadłem w pierwszą poważną psychozę, wymagało to hospitalizacji, trafiłem na oddział dla dzieci i młodzieży tutaj u mnie w Pieszycach. O tam właśnie pierwszy raz miałem w ogóle styczność z całą tą otoczką psychiatryczną, z lekami i właśnie tam dostawałem klonazepam na początku na tą psychozę I wyszedłem po 25 dniach, ale wtedy jeszcze diagnoz nie stawiano. Ja dalej miałem te swoje problemy, te stany depresyjne, uciekałem dalej od rzeczywistości i swoich emocji trudnych, głównie marihuanę stosując. I potem trafiła się druga psychoza, już w wieku 18 lat trafiłem na oddział dla dorosłych tutaj w Wałbrzychu, to już jest druga hospitalizacja. I tutaj no, wypuszczono mnie bardzo szybko, ponieważ 8 dni tylko leżałem i się leczyłem. Ustabilizowano mnie i wypuszczono do domu. No. I już trzeci właśnie epizod, gdzie tak naprawdę to był przede wszystkim wynik ogromnego kryzysu psychicznego i przewlekłego stresu, bo to byłem na wakacjach, które się no niezbyt udały, wręcz byłem, można rzec, maltretowany psychicznie przez toksycznego brata i bardzo źle to zniosłem. Przeżyłem naprawdę potężne załamanie i nie tykałem już wtedy narkotyków, ani jakby, no popijało się, ale no nie był to epizod spowodowany właśnie żadnymi substancjami psychoaktywnymi, tylko i wyłącznie był to spowodowany stresem, ogromnym stresem. I tam wpadłem w pierwszą manię, bo u mnie moje manie zawsze są psychotyczne z reguły, jak wpadam w pełną manię. I miałem urojenie wielkościowe, że gadałem naprawdę jakieś dziwne rzeczy, nie pamiętałem części właśnie, bo w moich psychozach czy też maniach zdarzały mi się właśnie te stany niepoczytalności, kiedy, że tak powiem, potocznie odklejało mnie po prostu i Pamiętałem, jak te psychozy wyglądały, że tak ci wejdę w słowo. Obłęd w oczach przede wszystkim. Na przykład potrafiłem grozić znajomemu. Pierwszy raz, jak miałem psychozę, to w psychozie groziłem znajomemu, że go zabiję z pełną śmiertelną powagą. No nie byłem sobą totalnie. Zupełnie inaczej się zachowałem. Byłem bardzo agresywny i niepoczytalność totalna, że ludzie nie wiedzieli, co mają zrobić i zwykle jak mi wchodzą te stany, no to jakoś potem mnie nagle przyłącza z powrotem i ja się godzę na to leczenie i z reguły przyjeżdżała karetka. Na większość pobytów, tak naprawdę w szpitalach, bo byłem hospitalizowany aż 8-krotnie, to z reguły wiozła mnie karetka. Raz się zgłosiłem, ale w sumie sam, ale to zaraz opowiem. I
no totalnie nie byłem sobą i zawsze bliscy mi ludzie szli do mojej mamy i ze mną razem i mówili, że źle się ze mną dzieje i po prostu mama wzięła z reguły karetkę, ja się uspokajałem na tyle, żeby z nimi jechać i zawsze chciałem się leczyć. No, a wracając właśnie do tego epizodu, no to wystąpiła ta pierwsza poważna mania i ja miałem takie urojenie wielkościowe wtedy, że ja jestem jakimś geniuszem, socjopatą w ogóle taką miałem jazdę, właśnie urojenie wielkości, że jestem genialny, że, a przy okazji jestem socjopatą. Nie wiem skąd to się wzięło i to najlepszemu przyjacielowi mówię mi tam kilku osobom i wtedy się zmartwili właśnie i znów zadzwonili po karetkę. I wtedy jeszcze nie było diagnozy, byłem aż 30 chyba dni ponad, byłem tutaj na oddziale zamkniętym. No i lekarz postawił wtedy diagnozę HAD, zrobił krótki wywiad. Co ciekawe, najpierw diagnozę, taka ciekawostka, HAD-u postawił mi pacjent, który sam także był HAD-owcem wieloletnim. I tak patrzy na mnie na palarni i mówi, młody, ty wyglądasz jakbyś był w jakiejś hipermanii. Wy jesteś strasznie wystrzelony, zadał mi kilka takich kluczowych pytań, właśnie czy miałem depresję i w ogóle i ja mówię, ty masz HAD, bankowo masz HAD i dosłownie za dwa dni przychodzi doktor i mówi, panie Piotrze, choroba afektywna dwubiegunowa, nieuleczalna, zaleczalna, będzie się pan leczył całe życie, a może się uda, może się nie uda, zobaczymy jak pan to ogarnie, nie? Ja miałem wtedy 19 lat, ja się załamałem potężnie. I bardzo długo dochodziłem do siebie i tak naprawdę pierwsze 5 lat od diagnozy to była w sumie nieustanna depresja. Byłem załamany i wtedy też popadłem znowu w używki, bo akurat jestem nałogowcem. Niestety, ale nie alkohol, tylko właśnie narkotyki. I troszkę się pogubiłem znów. I jakoś, żeby to znieść łatwiej, to po prostu brałem te narkotyki, ale niestety nie pomagały, one raczej dokładały problemów, bo doszło w końcu do tego, że ja miałem i depresję lękową, przy okazji miałem paranoję, przy okazji miałem zaburzenia schizoafektywne. Do tego doszły jeszcze halucynacje słuchowe, że wszyscy mi ubliżają, same jak stali na przykład obcy mi ludzie albo znajomi nawet. I po prostu ja słyszałem, jakby oni mi ubliżali wszyscy. Do tego urojenia osobne, że wszyscy o mnie mówią, wszyscy na mnie patrzą, że gdzie nie przychodzę, zwracam na siebie ogromną uwagę, że wszyscy się na mnie gapią, że wszyscy wiedzą, co ja myślę, że wszyscy mnie nienawidzą i to trwało naprawdę długi czas. I jedynie sen dawał wtedy ukojenie w tych stanach. A potem nastąpił ogromny przełom na końcu 2019 i 2020 uważam za rok przełomowy taki w moim życiu prywatnym, jak i w leczeniu HAD. Ponieważ wyjechałem od siebie z rodzinnego miasta z Wałbrzycha na prawie rok do Niemiec. Tam poznałem przez internet swoją obecną partnerkę i przeprowadziłem się do Poznania po prostu. I kompletna zmiana otoczenia i oderwanie się na chwilę choć od tego wszystkiego, no mega mi naprawiło głowę właśnie i przede wszystkim już porzucenie używek, nie? Dało mi... Przeszły mi te objawy, to uważam ogólnie za najgorszy okres mojego życia, że uważam, że dzieciństwo przy tym to i traumy wyniesione z dzieciństwa przy tym, co się działo te parę lat świeżo po diagnozie, to był hardcore. I a co pomogło ci rzucić używki, powiedz? A to też w sumie taka ciekawostka, bo pierwsze lata leczył mnie na NFZ pewien doktor. Ja się nie umiałem przed nim otworzyć, nie umiałem mu zaufać, nie było takiego wajbu. Nie dało się w ogóle jakby, nie było jakby, po jego postawie samej widziałem, że on nie jest jakby otwarty na współpracę, że aby odbębnić, bo przychodziłem, wizyty trwały 5 minut, on nic mnie nie pytał, nic mnie nie doradzał, recepta, do widzenia, proszę się zarejestrować za 3 miesiące. I koniec końców powiedział mi, że w sumie moje zdrowie, ja go nie obchodzę, nie? Taki miły pan doktorek. A co mi, i właśnie on mi pomógł rzucić używki, bo powiedział mi, że sobie nie dam rady bez odwyku zamkniętego. I sobie pomyślałem, tak, to zobaczymy. I tam po swojemu, w sensie pomyślałem tak, nie? Mówię, zobaczymy. I rzuciłem na ponad 4 lata. I ponad 4 lata zero. Totalnie nic, ani marihuany, ani twardszych narkotyków. Totalnie zero. I troszkę, no nie powiem, jak głupek wróciłem trochę do nałogów po zerwaniu,
i kolejnej przeprowadzce do rodzinnego miasta. Ale teraz znów od miesiąca jestem czysty i no nie zamierzam wracać. Udało mi się na 4 lata z własnej woli, więc uda się już na dłużej. No. Ale generalnie no, nie było to odpowiedzialne, i, no, ale no, nałogi takie niestety są. I żeby w pełni jakby zrozumieć, czemu nałogowiec wraca do nałogu, moim zdaniem to chyba trzeba po prostu samemu doświadczyć tak naprawdę, żeby móc w pełni zrozumieć, dlaczego ktoś się pakuje w bagno. Ale nie polecamy. Nie polecamy, oczywiście. Jak najbardziej nie polecamy. W sensie nie polecam nikomu, nie, naprawdę. Kochani, jeśli macie jakieś problemy psychiczne, zaburzenia w ogóle, czy nawet jak jesteście bez diagnoz, bez problemu, nie pakujcie się ani w dragi, ani za bardzo w alkohol, bo no to się nigdy nie kończy dobrze, nie? To jest tylko ruina życia tak naprawdę i rodziny. A tym bardziej, kiedy się choruje, to już w ogóle nie polecam. To prawda. A powiedz mi, jak wygląda twoje życie uczuciowe właśnie z hadem? Jak sobie radzisz w związku? Jak bardzo ta choroba wpływa tak naprawdę na twój związek? Trochę będzie dłuższy wywód. No tak, powiem tak. Na początku od diagnozy generalnie jak się... Zacząłem się edukować, bo lekarz mi polecił, proszę się wyedukować, pacjent też ten, bo zwykle na oddziałach ja, że tak powiem, żyję publicznie, jakby to powiedzieć, tak jakby poznaję tam ludzi, po prostu rozmawiam z ludźmi, jakby się nie izoluję od innych pacjentów, to mi doradzał, edukuj siebie, edukuj bliskich, proszę się edukować i robiłem to, czytałem fora, czytałem w necie bardzo dużo, artykuły różnego rodzaju, bo stwierdziłem, skoro mam z tym żyć całe życie, to ja muszę wiedzieć, jak sobie ułatwić. I no nawet coaching mieliśmy przez tak, chwilę. Oczywiście tak, właśnie prowadziłaś tutaj mój coaching, ale do tego też przejdziemy, bo tak przed zaśnięciem wczoraj, jak pisaliśmy, to myślałem, co mogę powiedzieć i to zaraz dojdziemy do tego. O tak, na początku ja się wycofałem z życia uczuciowego. Powiedziałem sobie, nie wpakuję kogoś w to bagno, nie zniszczę komuś życia, bo jak czytałem, co hadowcy robią w maniach, jak rodziny cierpią, a potem jak przychodzi depresja, bo manieczka sobie znika i balonik pełen energii, po prostu jest nagle pum i nie ma energii, nie ma nic. I wchodzi pani D, jak ja na nią mówię, jest depresja i rodzina patrzy, jak my się męczymy. Bo mówi się, że mania to jest najgorszy stan dla rodziny, ale za to depresja jest najgorszym stanem dla chorego. I ja to jakby nazywam, że my wtedy płacimy za to sami, coś, za to, co myśmy no, odwalali, za to, co... No i czytałem o tych zdradach na przykład, że ja sobie mówię, no nie mógłbym ten. I na długi czas się wycofałem. Też no, te 5 lat w sumie bo zdiagnozowany zostałem jakoś 2015 rok. 4,5 roku jakoś czy coś, to ja nie szukałem, owszem, może coś tam pojawiało, ale... Nigdy nic nie dłużej, plus jakby to powiedzieć, nie miałem chyba szczęścia do kobiet. A potem jak już doszła diagnoza, no to mówię, no która mnie będzie chciała w ogóle. To... Aż tutaj właśnie w 2020 roku, jakoś tak to będzie, poznałem moją obecną partnerkę Zuza. Zuziu, pozdrawiam cię serdecznie, bardzo cię kocham, bo na pewno to obejrzy. Poznałem moją partnerkę przez internet i ja z reguły bardzo szybko mówię o hadzie. Raz, że uważam, że to jest na tyle ciekawe zaburzenie, że trzeba o tym mówić, trzeba łamać tabu. Dwa, że to tak jakby weryfikuje mi szybko znajomości jakoś, jakieś nowe i widzę, czy ktoś ma otwarty umysł po prostu, czy potrafi pomimo tego, bo spotkałem się z ogromnym niezrozumieniem ludzi, jakby to powiedzieć, z ostracyzmem trochę też. Gdzieś tam się wyśmiewano, czy też ten, po prostu, bo nie rozumieją, ludzie nas nie rozumieją i mówią, wszystko siedzi w głowie, jak ty możesz nad tym nie panować, na przykład, słyszałem niejednokrotnie, przecież to jest tylko w twojej głowie. No właśnie, moja główka tutaj jakby przeważa, to nie jest tak, że ja tam, mam owszem wpływ, ale no, nie przychadzie, nie na wszystko tutaj. No i obecnie moje życie uczuciowe wygląda tak, że Zuza podeszła z bardzo otwartą głową, nie skreśliła mnie, nie przestraszyła się, chociaż ja jej mówiłem od początku, że nie będzie to łatwy związek. No i nie był. W depresji no, ciężko mi było być oparciem, takim wsparciem dla niej. Często się musiałem wesprzeć jakby ja na niej.
też Zuzia jest tak jakby z kompletnie innego świata, moja partnerka nie z takiego jakby środowiska, też sama nie ma żadnych jakby zaburzeń poważnych ani choroby, jest zdrowa, można tak powiedzieć, i takiej osoby ja potrzebowałem całe moje życie właśnie, bo no owszem, układa nam się czasami, no jestem trudny w pożyciu, jak chyba większość hodowców, bo jak czytałem, to z reguły jak ktoś pytał na forach, czy wchodzić w relacje z hodowcem, to wieloletnie partnerki odradzały z reguły i mówiły, że no, jest to roller coaster. Bywały gorsze, lepsze chwile. Też mieszkałem poza swoim rodzinnym miastem, gdzie mnie to dołowało wtedy i nie potrafiłem być aż takim wsparciem, żeby to naprawdę wszystko grało aż tak świetnie. Plus nie mogliśmy opanować mojej depresji wcześniej z moją panią doktor, co doprowadzało mnie często do anhedonii i nie czułem nic, ewentualnie czułem tylko smutek, bo na tą depresję nie mogliśmy nic poradzić. I moja depresja się pogłębiała przez to, że po prostu nie mam jakby tych moich przyjaciół tak blisko, że mogę, wiesz, wyjść po prostu do nich w razie W, bo czasem trzeba, bo tam miałem tylko partnerkę i jej rodzinę, ja jestem taką osobą bardziej towarzyską, taką do ludzi, nie nazwałbym się jakby w pełni introwertykiem i to mnie dołowało. I po jakimś czasie, wiesz, przyszła pierwsza poważna hipomania i no i już moja partnerka nie zniosła tego aż tak dobrze, już były te problemy mocno spiętrzone, no i zerwaliśmy wtedy, ona ze mną zerwała, też nie nadwalałem aż tyle, ale nadwalałem i zerwała ze mną aż na 7 miesięcy, ale kontakt mieliśmy, bo rozstaliśmy się jakby, ja to nazywam z klasą, zawsze ten kontakt był i no i teraz się jakby schodzimy znowu, próbujemy ponownie. No i teraz już zamierzam być trochę lepiej plus planujemy, żeby zamieszkała u mnie teraz w mieście i super. Tak, co może tutaj pomóc świetnie, bo no mamy już sposób też na depresję. Co tu jeszcze, przepraszam, bo to chodzi o jak wygląda życie uczuciowe, tak? A jakie właśnie macie sposoby, bo to jest bardzo dobre pytanie, jak sobie radzicie, kiedy pojawia się faza na przykład depresji? Co ona robi, co ty robisz, co myślisz, że można by robić? U mnie jest depresja. Oj, coś tutaj odłączyło mi kamerę. Oj, przepraszam. U mnie depresje z reguły są bardzo ciężkie. Moje epizody depresyjne są bardzo ciężkie. Ja z reguły wtedy jestem bardzo małomówny. Izoluję się jakby kompletnie od otoczenia. Ani mnie nie ma w necie, ani mnie nie ma na podwórku. Nawet partnerce było ciężko jakby wydobyć ze mnie choćby kilka zdań. Wtedy no gapienie się w punkt, spanie w dzień, spanie po kilkanaście godzin. I tutaj jest bardzo ciężko. Ona po prostu moim zdaniem najlepsze, co można zrobić, no ona była po prostu. Ona zawsze była. I to jest chyba najlepsze, co można zrobić dla hodowca, czy też ogólnie osoby, która jest w depresji, być i wysłuchać choćby, bo słuchała cierpliwie, jak ja się tutaj żaliłem na cały świat. Ale generalnie moje użalanie się nad sobą jakby to nie chodzi, nigdy nie mam tak, że ja obwiniam jakby świat, czy moim jakby celem mojego użalania jest to, że mnie krzywdzili, czy jaki ja jestem biedny, nieszczęśliwy. Raczej mi się włącza takie, że moja samoocena nagle spada do zera, uważam siebie za największego wroga i to w siebie głównie kieruję swoje ataki w depresji, tak jakby, że to ja jestem beznadziejny, że ja nie zasługuję na nic, że mi się nie należy, że to ja jestem dnem, wrakiem i w ogóle. I to u mnie tak depresje wyglądają, że ja wtedy tak myślę i kompletnie zapominam o tym, co ja mówiłem, jak była górka. Kompletnie zapominam o tym, co mówiłem, jak się zachowywałem, co postanawiałem, jak byłem w dobrym stanie, nagle wszystko się wali. No, moja partnerka to znosiła dzielnie, ale też przez depresję na przykład życie zawodowe strasznie kulało. Wcześniej na otwartym rynku pracy tragedia to była po prostu, bo jak już pracowałem, zwykle robiłem kariery wewnętrzne w miejscach, gdzie mi się podobało, dostawałem jakieś awanse na lepsze stanowiska. Ale potem przychodziła depresja i to wszystko zabierała, bo ja musiałem iść na zwolnienie po prostu, bo nie mogłem pójść do pracy,
bo też uważam, że jeśli ja pracuję w miejscu, które mi się podoba, a nie mogę dać ciebie 100%, to ja wolę odchorować, też już przestałem jakby się sobie wmawiać, że ja mogę tak jak inni w pewnych stanach lub że ogarnę nawet, nie, jak ja mam po prostu doła, to z reguły jest tylko telefon do psychiatry i z automatu jest to zwolnienie, żeby wydobrzeć po prostu, bo no moim zdaniem to nie ma sensu, bo wiem, że to nie polepszy sprawy, jak ja pójdę do pracy w takim stanie, gdzie no potem siada wszystko i higieny nie ma i nie ma siły na nic, bo no moje depresje są bardzo ciężkie, w ogóle mój przebieg samego chadu jest bardzo ciężki, też tak moja pani doktor uważa, bo tutaj dodam ciekawostkę, mój chad jest nieokreślony, ja nie mam żadnego typu, w papierach zawsze jest wpisywane zaburzenia afektywne dwubiegunowe nieokreślone, czyli F31.9, że ja nie mam typowych jakby faz chorobowych, ani dla typu drugiego, ani dla typu pierwszego. Rapid cycling mi się nawet zdarzył, że kilkukrotnie w ciągu dnia czy kilku dni zmieniały mi się fazy. Miałem epizody mieszane, no mój ten chat jest taki specyficzny naprawdę w przebiegu. A jak te depresje, powiedz mi, wyglądały? Bo do pracy już dopłynąłeś, zaraz do tego wrócimy. Powiedz, jak te depresje bardzo ciężkie wyglądają. No z reguły leżę. Nagle, nie wiem, boję się jakby, nie uważam, żeby nie ma sensu wychodzić z domu, nie ma sensu gadać z ludźmi, bo jestem taki beznadziejny, że to jest bez sensu w ogóle. Odzywają się potem jakieś stare demony, za jakieś stare sprawy sobie wypominam, sobie wyrzucam nagle wszystko. No i leżę, bardzo dużo śpię wtedy, patrzę się w sufit lub patrzę się w ścianę. Nagle właśnie jak jako artysta jestem aktywny w socjalach, to nagle znikam. Nie piszę nawet do przyjaciół czy partnerki. Z reguły oni wiedzą wtedy, co się dzieje, jak ja znikam. I zawsze ktoś kontrolnie napisze, tak jakby, czy jest ok. Nie męczą mnie też, bo wiedzą, że nie ma sensu. Lub ewentualnie słuchają cierpliwie, bo też tak się zdarza, że ja potrzebuję się wygadać, to mam też komu. I słuchają mnie cierpliwie. I jakoś tam niektórzy dadzą poradę, niektórzy choćby właśnie samym wysłuchaniem. Dla mnie samo to, że ktoś na przykład wysłucha, kiedy ja potrzebuję się wygadać, już jest moim zdaniem pomocne i tak polecam ludziom, czy to właśnie tym, którzy wysłuchają kogoś, czy to tym, którzy potrzebują się wygadać. Bo naprawdę samo wysłuchanie może pomóc choć trochę, nawet jak nie umiemy pomóc, bo często też słyszałem jak od bliskich mi osób, czytałem na przykład, że no są bezradni, że oni by bardzo chcieli, tylko oni nie wiedzą, jak mi pomóc po prostu, nie? Tak, nie wiem, możliwe, że też się z tym zetknęłaś chyba, nie? Tak, no wiesz co, to jest tak, że nikt w chorobie nam do końca nie może pomóc, bo nie rozumie, wiesz, w sensie, tak jak mówiłeś, nie siedzi w środku, prawda? Więc wydaje mi się, że najlepiej jest po prostu właśnie być przy kimś, bo poradę, tak. Trudno osobie zdrowej dać poradę osobie chorej. Więc myślę, że to jest najważniejsze. Mówisz, że ogólnie masz takie leżące depresje. No tak. Dużo leżę. No, i co jakby z tą pracą, powiedz mi wtedy? No bo czy ty zmieniałeś często te prace? No tak. Z reguły no w Poznaniu pracowałem w jednej firmie. W dwóch tak naprawdę. Ale tak, często zmieniałem pracę. Na przykład jak gdzieś było za dużo stresu, to szedłem stamtąd po prostu. Porobiłem trochę i szedłem sobie stamtąd, bo nie było sensu. A wcześniej, zanim jak jeszcze w Poznaniu mieszkałem, no to pracowałem w firmie i przyszła depresja niestety, a już byłem po awansie. Miałem naprawdę odpowiedzialne, fajne stanowisko i niestety przyszła depresja i to taka silna, bo często miewałem po prostu depresję w zimę i jesień, to zwykle była taka moja pora, najgorsze pół roku, bo zwykle to tak trwało, że nie mogliśmy wtedy jeszcze tego opanować z moją panią doktor. Ale tak, i traciłem najczęściej pracę przez te zwolnienia, że po prostu, no bo musiałem. Wiedziałem po prostu, już robiłem tak kiedyś, że szedłem w złym stanie do pracy i no jakoś to szło, ale to była męka dla mnie, te 8 godzin, bo ja pracowałem zwykle fizycznie i
zazwyczaj, najczęściej. Nie było to prace umysłowe, zwykle dochodzi do tego ogromny wysiłek fizyczny. I jak szedłem w dawnych latach do pracy w takim stanie, to nie było fajnie, bo do tego dochodziły jeszcze stany lękowe właśnie. Powiedz mi, czy praca etatowa twoim zdaniem dla handlowca jest dobra, czy dla ciebie się sprawdza? Jakie masz odczucia? Generalnie powiem tak, praca etatowa, ale to trzeba sobie dobrać tak naprawdę jako dla handlowców, to trzeba sobie dobrać taką, żeby nie było dużo stresorów. To przede wszystkim moim zdaniem to jest obowiązkowe, bo my te emocje czujemy silniej po prostu niż zwykli ludzie. My je naprawdę przeżywamy bardzo mocno i generalnie praca etatowa, no to trzeba sobie wyrobić pozycję też, żeby sobie pozwalać na to zwolnienie, ale ja nie ukrywałem chorób nigdy w pracy, prawda? Czyli ty mówiłeś pracodawcy. Mówiłem przełożonym, ale kupę z nich nie wiedziało, to byli ludzie często po studiach i nie każdy wiedział i nawet moje najprostsze wytłumaczenie, czym jest w ogóle HAT, no koniec końców widziałem, że oni nie rozumieją do końca i naprawdę, jeśli chodzi o świadomość, tak ten to kupę ludzi nie wie. I na przykład mówią o nas, że my mamy dwie osobowości, to jest jakby taki mit, też słyszałem to często, że a dwubiegunówkę masz, to ty masz dwie osobowości. I mówię, no nie do końca to tak jest, choć podpiąłbym tutaj, że my handlowcy mamy także problemy z osobowością. Myślę, że jest, no ja miałem przynajmniej w moim, że były jakieś kryzysy tożsamości. I w ogóle... To częściej bierze się stąd, że nam jest ciężko zintegrować to, że raz czujemy się dobrze, raz czujemy się źle. Tak. I to pewnie tworzy, bo jakby HAT nie oznacza, że trzeba mieć problem z osobowością i zaburzoną oczywiście postawić. Tak tylko wiesz, wyjaśniam, gdyby ktoś... Tak, wiesz, bo ja się zastanawiam, gdzie się kończy i zaczyna mój HAT, a gdzie jest ten prawdziwy ja? Bo miotany epizodami w tej i we w te, i miałem takie, gdzie mojej lekarce także to mówiłem, że gdzie jestem ja, mówię pani doktor, ja już nie wiem, dlatego nazwałem to kryzysem tożsamości, ponieważ czasem trudno mi się określić jasno, więc teraz jakbym określiłbym siebie Piotrek Hadowiec po prostu. Dobrze, wracając do tematu pracy. Praca etatowa, no to kochani, nie jest to proste. Ale jest także na to sposób, jeśli na przykład chorujecie już długo, tak jak na przykład moja pani doktor namówiła mnie jakby, bo kupę lat nie chciałem w ogóle renty, nie chciałem orzeczenia o niepełnosprawności, nie chciałem tego, była to jakby moja duma i stwierdziłem, że kitam z nimi, ja sobie poradzę sam, ale no po mojej próbie samobójczej podjąłem decyzję, że to już była taka, dobrze, to zaraz opowiem, także jeśli oczywiście mamy czas i mogę, to opowiem. Ale tak, polecałbym tym, którzy chorują już dosyć długo, bo myślę, że ludziom świeżo po diagnozie to nie jest tak łatwo chyba dostać ani rentę, ani orzeczenie. Troszkę w tej teczuszce historii choroby już trzeba mieć, bo u mnie przez te prawie 9 lat się zebrało tego naprawdę sporo i no, obecnie mam rentę. Pani doktor mnie namówiła i dzięki niej, ja cię nie słyszę. Nie mówię, że super. Aha. Tak, dostałem rentę i już pobieram czwarty rok, teraz dostałem na 2 lata w tamtym roku w grudniu. I w 2023 postanowiłem sobie po prostu, także za namową pani doktor i dzięki jej wsparciu, ponieważ oni się patrzą także na to, co napisze lekarz prowadzący. Zwykle tak było w ZUS-ie i tak było w tym. I dostałem także orzeczenie o niepełnosprawności, stopień umiarkowany i chyba dostałem na stałe tak naprawdę, ale wiem, że przy chadzie tego nie przedłużają, ale wypisano mi w orzeczeniu po prostu, że niepełnosprawność powstała w 2014 roku, więc mi to sugeruje, że tak jakbym już kupę lat był niepełnosprawną osobą, a wiem, że nie mogą niestety jakby dać stałego, ponieważ nie mam znacznego stopnia. I wracając do pracy. Ja pracuję obecnie w zakładzie aktywności zawodowej, także poleciła mi poszukać tego moja pani doktor. W większych miastach to jest, właśnie to też chciałem poruszyć w tym. Polecam każdemu naprawdę pracę w ZAZ-ach, ponieważ tak, ZAZ-y są świetne. Ja pracuję obecnie w call center. Po pierwsze, kochani, nie musicie się chować przede wszystkim, ponieważ od razu oni wiedzą tak naprawdę, z czym wy przychodzicie.
Druga rzecz, oni was tolerują. Trzecia rzecz, poznacie ludzi w nawet jeszcze gorszej sytuacji, bo pracują tam ludzie bez nóg, na wózkach, z ciężkimi naprawdę jakby ułomnościami, nie tylko właśnie psychicznymi, ale fizycznymi, i oni mi naprawili głowę tak, że ja w to nie wierzę, już inaczej zmienili mi kompletnie postrzeganie mojego życia i mojego chadu, i ja wcale nie uważam już siebie jakby za nie wiadomo jak. Owszem, jestem poważnie i ciężko chory, ale naprawdę można mieć dużo gorzej. I ci ludzie tak naprawdę, tam nie ma w ogóle smutku, tam ci ludzie są zadowoleni z życia, pomimo tego, że walczą o siebie. Nikt tam nie narzeka, nie słyszałem, żeby oni marudzili, tak jak to się działo na otwartym rynku pracy. Żartujemy, jest wesoło, kierownictwo jest wspaniałe, bo przełożeni są, naprawdę moje przełożone są empatyczne i pełne zrozumienia. A powiedz mi, ty w zasadzie pracujesz w call center, to nie jest tylko, tak, że praca fizyczna? Nie. My mamy akurat u siebie w Wobrzychu ZAZ, gdzie mamy dział poligrafii, gdzie robią banery i druk wielkoformatowy. Mamy jeszcze dział jakiejś archiwizacji. Ja pracuję akurat w call center. I naprawdę polecam każdemu, kto się leczy. No myślę, że troszkę się trzeba poleczyć, ale no, jak już będziecie mieli tą historię choroby dość obfitą, to myślę, że z powodzeniem dostaniecie tutaj stopień. Łatwiej dostać stopień niż rentę, to tak jakby mówiąc sobie. Tak? Łatwiej dostać stopień tak, niż rentę? Tak, bo stopień jakby mniej państwo obciąża, renta to mimo wszystko są pieniądze. Tak. A też stopień daje ten plus, że dużo osób właśnie się aktywizuje zawodowo, więc wiem, że nawet z cienką teczką, słuchajcie, jeżeli ktoś ma zdiagnozowany HAD, to ma szansę ubiegać się i na HAD zazwyczaj dają umiarkowany stopień. Także ja proponuję z tego skorzystać, bo tak jak mówi Piotrek, to jest bardzo przydatna rzecz, może wam pomóc. Do renty trzeba mieć ewidentnie grubszą teczkę, natomiast no tak, też może się okazać przy takim zasie, że dajmy na to, renta może nie będzie potrzebna przy takiej aktywizacji. No nie wiem, myślę, że ogólnie warto się starać o obie rzeczy. Jeżeli nie jesteście w stanie pracować, nie bójcie się tego, bo to nie jest żadna stygma. Jedyne, co może się stać, to to, że wam nie przyznają, ale próbować zawsze warto. Oczywiście. No to tak, polecam każdemu pracę w ZAZ-ach, jeśli tak jak już chorujecie trochę i naprawdę nie udaje się wam na otwartym rynku pracy albo nie możecie jej znaleźć, ale do ZAZ-u trzeba mieć stopień umiarkowany. Dopiero wtedy was przyjmą, ponieważ z lekkim niestety nie przyjmują ludzi. W ZAZ-ie w ogóle, w moim przynajmniej, nie ma stresu, tam nie mam stresu. Nikt mnie o nic nie ciśnie, mogę się rozwijać swoim tempem. Okazało się, że w ogóle to jest praca w sam raz dla mnie, bo ponieważ ja nie pracowałem nigdy w call center, nie pracowałem umysłowo. Dostaję pochwałę, nagle się okazało, że dzięki mojej gadaninie, że mi się udaje w tym call center. Nie zajmujemy się kompletnymi bzdurami u nas na dziale. Ale nie wiem jak w innych ZAZ-ach, ale u nas jest tak, że na początku się przyjmują na pół etatu tylko i wyłącznie. I nie wiem jak jest w innych ZAZ-ach, ponieważ to jest mój pierwszy ZAZ, w którym pracuję. I chyba jedyny i ostatni, ale tak, najpierw się jest na pół etatu i jak się człowiek sprawdzi i ogarnia to, to można wnioskować o cały etat, który z reguły dają. I teraz mamy taką ustawę, weszła w tym roku, że osoby niepełnosprawne mogą pracować 7 godzin. I jak się pracuje te 7 godzin, no to tam w zasadzie mamy najniższą krajową, no dochodzi stażowe, bo to jest państwowe przede wszystkim. Mamy także w czasy pod gruszą, jest także trzynastka, ale po roku. I właśnie to naprawdę jest kupę benefitów, ponieważ są i wycieczki w ramach w ogóle rehabilitacji. Ja mam jeszcze darmową psychoterapię i ta pani psychoterapeutka, tak, uważam, że póki co jest świetna, ale mało się z nią widywałem, ale myślę, że trochę mnie poskłada do kupy, ponieważ te dwie panie, no tam akurat dwie panie psychoterapeutki są, byłem u obu i stwierdzam, że jest okej. I naprawdę nie boli mnie w ogóle teraz, że ja muszę iść do pracy, od kiedy robię w ZAZ-ie i no i wręcz się wzruszyłem, jak mówiłem kierowniczce, jak bardzo oni mi już pomogli, mimo że robiłem tam krótko. To naprawdę, jak ktoś naprawdę ma problemy, tak jak ja miałem z otwartym rynkiem pracy, to zachęcam. A powiedz, ile czasu tam pracujesz w tej chwili? Ja tam pracuję od grudnia, bo trochę czekałem. Najpierw szukałem pracy w Wobrzychu, w ogóle nie mogłem chyba z 2 miesiące nic znaleźć tak naprawdę. Nie przyjmowali mnie już nawet do takich rzeczy jak McDonald's czy KFC.
to już w ogóle mnie dołował. Mówię, no jak, no do Maca mnie nie przyjęli. Ale to jest bardzo stresująca praca. Jak chodzi o Maca, no to jest ciężko. Ale słuchaj, ja uważam, że super, że udało ci się w ogóle i że mówisz też o tym, bo prawdę mówiąc o zazach nawet ja nie za dużo wiedziałam, a myślę, że to było istotne, także w ogóle bardzo ci dziękuję, że to poruszyłeś. Nie ma sprawy. A powiedz mi, bo jeszcze tutaj zdaje się zahaczyłeś o próbę samobójczą, czy chciałbyś się jakoś podzielić, co cię pchnęło, co spowodowało, że jednak jesteś tutaj z nami? Dobrze, a więc tak, to było tak, że byłem sam w domu, byłem chyba na zwolnieniu, bo w tym roku to będą 3 lata od tego czasu. I to była impulsywna próba samobójcza. To nie jest tak, że ja to planowałem. Owszem, w depresji sobie tam mówiłem, że kiedyś się w końcu zabiję, ale taką pierwszą poważną próbę to podjąłem dopiero wtedy. I to była bardziej impulsywna próba. Ja sobie coś tam wmówiłem i po prostu zjadłem śmiertelną dawkę olanzapiny, bo ponad 60 tabletek zjadłem i to w wysokich dawkach, bo wziąłem wszystko, co miałem. Wszystkie tabletki, jakie miałem, olanzapiny, tylko wiedziałem, że to po prostu jest na tyle silne, że może coś ja mi się... Ja proponuję, żeby metod nie podawać bardziej. A przepraszam, przepraszam, bo nie wiedziałem, w jakiej konwencji. No dobrze, i wziąłem te tabletki i obudziłem się potem na OIOM-ie. Właśnie pchnęły mnie jakieś, nie wiem, urojenia, ale to był impuls, to nie był jakby planowany. Ja na wszelki wypadek tutaj dodam, że kolega łyknął te tabsy, ale mimo wszystko jest z nami, co znaczy, że aż tak śmiertelne nie było, ale tak. Wylądował na OIOM-ie, a co za tym idzie, jeszcze raz mówię, uważajcie, bo wzięcie dowolnych leków i popicie alkoholem, co pokazują w serialach, nie powoduje, że się przewieziecie, ale za to możecie skończyć jako roślinka na przykład, albo bez nerek i bez wątroby. Więc jakby mimo wszystko trucie rekami, ja bardzo gorąco odradzam, nie polecam i jakby pamiętajcie, że nie. I to naprawdę nie jest żadne rozwiązanie, bo można sobie zrobić tak. Krzywda, przewieźć się, nie przewieziecie. No nie polecam w ogóle nikomu się żegnać z tym światem. O tak, ale byłem 9 dni w śpiączce, no wymodlili mnie. Wymodlono mnie. Modlili się wszyscy. Wszyscy byli w ogóle w ogromnym szoku. Potem z partnerką rozmawiałem, bo ona mnie wtedy znalazła, jak wróciła z pracy. I to nie było żadnego listu, żadnych pożegnań z bliskimi osobami. Napisałem jej tylko, żeby mi wybaczyła. I potem już tylko obudziłem się po tych 9 dniach na tym OIOM-ie. Potem przewieziono mnie na oddział psychiatryczny, co jest oczywistym działaniem w takich przypadkach. Wyszedłem z tego z odleżyną, napięcie. Słyszycie, co się może dziać, tak? Miałem ogromną japę, jak mi zdjęto tą martwą tkankę, leczyłem to chyba 7 miesięcy. No pół pięty nie miałem tak naprawdę, było po prostu pół pięty moja partnerka robiła mi opatrunki. Generalnie nie polecam, kochani, nikomu, naprawdę zawsze jest wyjście. Nie róbcie tego swoim bliskim, bo do mnie doszło, jak wiele osób mnie kocha i jak wielu osobom na mnie zależy. I kochani, wasze problemy znikają, ale potem cierpią wasi bliscy. Zapewniacie im traumę do końca życia, wybierając to najgorsze wyjście z możliwych. Oni już zawsze będą mieć te pytania, na które odpowiedzi nie dostaną. Będą obwiniać samych siebie, że nie zrobili nic, żeby temu zapobiec. Że nie widzieli coś, że trzeba pomóc, że nie wyczytali sygnału, bo zawsze są sygnały, nawet subtelne, ale zawsze są sygnały, kiedy osoba chce podjąć coś takiego. Naprawdę warto żyć, warto walczyć, bo można naprawdę zrobić ogromną krzywdę swoim bliskim, najbliższym osobom. No, nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby mnie tu tutaj nie było. No, moi bliscy by po prostu mieli te pytania, obwinialiby siebie, obwinialiby jeden drugiego, że nie mogli nic zrobić, nie chcieli nic zrobić, że źle nas traktowali. To nie jest żadne wyjście. Prawdziwą odwagą jest życie po prostu. Życie i walka o siebie, o swoje szczęście i marzenia. Popełnienie tego czynu to jest po prostu, owszem, przejaw zarówno wielkiej odwagi, ale też ogromnego tchórzostwa, ponieważ jest to ucieczka przed światem, przed rzeczywistością. To nie rozwiązuje nic. Znikają wasze problemy, ale pomyślcie po prostu o tym,
co będą czuć wasi bliscy. To jest bardzo, bardzo piękny przekaz. Dzięki za niego. I powiedz mi jeszcze, czy w tym momencie czujesz się w miarę stabilnie, tak jak się oceniasz? Ogółem to była mania, ponieważ wpadłem w depresję, byłem na zwolnieniu. No i moja pani doktor podjęła no genialną decyzję, nie powiem. Genialną. No niekonwencjonalnie podała leki na tą depresję, czyli bez dodatkowego stabilizatora po prostu. Podjęliśmy ogromne ryzyko, bo tak się generalnie nikt by tego nie zrobił, ale wyjęła mnie z tego dołka. I generalnie no, wystąpiła już mania. Jak leki zaczęły działać w pełni, te antydepresanty, to już była mania. Całe szczęście ja nic nie naodwalałem takiego poważnego. Przepraszam ciebie. Generalnie mieliśmy to już zbijać generalnie. Obniżyliśmy dawkę i mieliśmy zbijać to olanzapiną po prostu, żeby przytłumić, żeby już były ku temu robione kroki, ale bliscy się zaczęli martwić, więc ja się po prostu zgłosiłem do szpitala sam z siebie, z własnej woli, na obserwację. Pojechałem. Otrzymano mnie długo, nie powiem, bo trzymano mnie aż 26 dni na oddziale. No i ustabilizowano litem. Dodano mi lit do leczenia. Na początku też brałem benzodiazepiny. A co w ogóle teraz bierzesz? Oj, czekaj, bo tutaj się coś odłączyło. Przepraszam. Kamerka mi się... obecnie biorę... Od wielu lat już biorę olanzapinę i depakinę. Bo olanzapina no, okazało się, że świetnie mnie hamuje. Nie mam odklejek. Naprawdę świetnie na mnie działa już chyba od diagnozy, jeśli się nie mylę. Bo tam mi ustalano leki. No i nie powiem, wałbrzyski szpital naprawdę jest świetny, jeśli chodzi o personel. Jeśli chodzi w ogóle o pacjentów. Poznałem kupę świetnych ludzi na pobytach. I naprawdę są fachowcy. No obecnie biorę jeszcze lit, ponieważ dodano mi ten lit, jak już odjęto benzodiazepiny, bo no, żeby mnie troszkę bardziej wyhamować, no to brałem benzo. Brałem klopiksol chyba. Klopiksol to jest benzodiazepina też chyba, prawda? Pochodna, ale tak naprawdę pochodna. No benzo i tak długo nie mogą... Zdaje się, tak. No wiesz, akurat tego nigdy nie brałam. No tak, klopiksol to... Jesteś, nawet... bo znowu kamerka nam wywaliła. Widzę. Bo kablem zahaczam, wiesz? Brałem relanium jeszcze w szpitalu, też żebym nie był nerwowy i agresywny. Dano mi relanium, no i ten klopiksol troszkę. I potem pani doktor, która mnie tam prowadziła, dodała lit. No i ten lit okazało się, że uzyskała remisję. No jest ta remisja, no bo nie czuję się ani za bardzo w górę, ani za bardzo w dół, tylko że zbyt wiele mnie to kosztuje, jeśli chodzi o inne aspekty zdrowotne. Na przykład no, nastąpił ogromny spadek kreatywności, ogromny spadek libido choćby. Czuję się taki jakby podtruty generalnie, no bo to jest moje pierwsze zetknięcie się z litem, nigdy litu nie brałem, wyczytałem. Plus na przykład on wchodzi w bardzo złą interakcję z olanzapiną, bo ona jest neuroleptykiem i działa toksycznie na układ nerwowy z tego, co wyczytałem. Ja tylko dodam, że klopiksol, bo przed chwilą sprawdziłam, to jest antypsychotyk. Antypsychotyk, czyli nie benzo. A czy z tego, co mi mówili, to jest mocniejsze ponoć nawet niż haloperidol? No, możliwe. Natomiast tak. nie jest to benzo, bo benzo w sumie można krótko brać. Także wolałam sprawdzić, sprawdziłam, wiem. No aż tak, wiesz, z tych farmacji, bo nie wszystkie leki brałem, nie wszystkie leki mi są niezbędne. Wiesz też, żeby to w ogóle się wyuczyć tego wszystkiego, to człowiek by musiał no kupę lat, no i tak trochę kupę się czytało, ale nie wszystko się pamięta, nie wszystko się wie, ale też no, potwierdzano mi na przykład moje własne jakieś wnioski wyciągnięte z głowy, nie? No ja aktualnie jestem na tym licie, ale chyba będę z niego schodził, bo no zbyt dużo mnie to kosztuje. Jestem jakby osłabiony, taki też czytałem, że to osłabia mięśnie. Co, może mieć dużo u boków, ale też jakby nie straszmy, bo pamiętajmy, że każdy inaczej reaguje. Oczywiście. Mam dużo znajomych, którzy lit, te odmiany bardzo sobie chwalą i dla nich działa dobrze. Także nie ma, pamiętajcie, nie ma leku jednoznacznie jakby złego dla ludzi, tak, no bo tak. Po to on jest i działa, nie? Więc jakby wiadomo. No i jesteś zresztą troszkę jeszcze taki, mam wrażenie, uchachany i podbity.
Ale na razie nie jest to bardzo, bo ja zresztą pamiętam cię z czasów, kiedy byłeś w depresjach, więc to pewnie tak. Też jest różnica. A powiedz mi proszę cię chwilę o tym, czym się zajmujesz artystycznie, bo ja tutaj podlinkuję ludziom, żeby mogli cię posłuchać. Powiedz, super. Co robisz. Dziękuję, że to uściśliłaś odnośnie leków. Jeszcze delikatnie odniosę do tego. No tak, kochani, w chadzie generalnie, nie wiem jak w innych zaburzeniach jeszcze, ale w chadzie mamy tak, że nie ma jednoznacznie, właśnie tak jak Małgosia powiedziała, dobrego czy złego leku. Nie ma cudownego remedium, bo na każdego z nas inne leki działają i każdy z nas przyjmuje inne leki. I moje leki mogą komuś zaszkodzić poważnie, a mnie leczą dobrze. Tak samo czyjeś leki mogą mi wcale nie pomagać, więc nie ma tutaj jednego remedium. Tutaj metod leczenia chadu jest wiele i każdy organizm, tak jak Małgosia mówiła, reaguje inaczej. Dobrze, to teraz przejdźmy. Ja artystycznie sobie robię rap hobbystycznie, tak od teraz będą 4 lata, jak mam kanał na YouTube. Cóż, kochałem zawsze hip-hop, zawsze chciałem robić hip-hop. Rapu słucham jakoś od 5 roku życia, to zaszczepił mi brat, puszczał mi klasyki stare rapowe, takie jak na przykład Kaliber 44, czy też Eminema, jak jeszcze rap leciał na Vivie, czy też Zwierzy z kaset, ja jeszcze jestem z tej ery, bo mam 28 lat, to też już nie jestem aż taki najmłodszy, już nie taki mało lat ze mnie, trochę już chodzę po tym świecie, bo to jest nadal całe życie przede mną, nie? Zawsze to chciałem robić. Jako dzieciak nie miałem możliwości w ogóle. Jako osoba na początku dorosła też niezbyt, bo nie było nigdy jakoś wielkich pieniędzy i generalnie robię sobie te rapy tak czysto amatorsko, hobbystycznie. Także z zajawki sobie występuję na bitwach freestyle'owych, czyli po prostu wyjaśnię tutaj, bo nie każdy może wie. To są po prostu improwizacja, tutaj improwizujemy pod podkład hip-hopowy z przeciwnikiem na scenie i polega to głównie na obrażaniu się wzajemnie, im gorzej, tym lepiej. No oczywiście musi się rymować, czy musi to być zarapowane i rzucamy w siebie tak zwanymi punchline'ami, czyli po prostu to są jakby ciosy takie słowne, tak, i szermierka słowna. Kto kogo bardziej naobraża, tym lepiej. W Poznaniu bywałem częściej, ponieważ częściej się to odbywało, a w Wałbrzychu jest raz na jakiś czas. Kształcę się także jako inżynier dźwięku, z tym wiąże ogromne plany. Mam certyfikat, nawet już jeden kurs ukończyłem, aktualnie mam 2 w toku. Gratuluję. Też będą certyfikaty, bardzo dziękuję. Tak, z inżynierem troszkę już sprzętu nakupiłem, jestem, że tak powiem, po upgrade'zie dosyć sporym mojego domowego studia. Kupiłem nareszcie porządny mikrofon i zbudowałem sobie kabinę taką akustyczną, już bardziej profesjonalnie już to wszystko wygląda. Już nie jest to taki typowy rap. Wyrobiłem się jako tekściarz i jako inżynier, choć gdzieś tam się coś wykopytknęło, ale to w związku z tym, że eksperymentuję bardzo dużo w tym miksie i masteringu, nie idzie to do końca. Nagrywam rap o życiu, mam o miłości, mam 2 lub 3 o swojej chorobie. Lubię także nagrywać fikcję literacką o zaburzeniach, o tym też mam kawałek, co zrobię, kiedy nazwałem go klik i kiedy mi coś kliknie w głowie po prostu i zacznę po prostu robić tam jakieś rzeczy, coś jest, niezbyt jest to pozytywne, ale generalnie no fikcję literacką, tak zwany horrorcore, czy takie elementy horroru, czy też po prostu o zaburzeniach, ale na pozytywnie na przykład lubię pisać. Lubię pisać takie chore trochę rapy, ale też piszę normalne, mało z reguły pozytywnych, takich z reguły ja nie robię miałkiej muzyki, tylko taką bardziej jakby poważną. Z tego co zauważyłem na YouTubie, to słuchają mnie z reguły ludzie albo w moim wieku lub starsi ode mnie nawet, że nie słuchają mnie za bardzo tak dzieciaki, tylko słucha mnie bardziej taka starsza publika. No nie ma wielkich cyferek. Ale to może przyjdzie z czasem, zresztą ja nie po to to robię też, a wiem, że z czasem może przyjdzie, no bo hip-hop to jest dyscyplina dla osób cierpliwych, nie? A uważam też, że świat powinien usłyszeć moją historię, ponieważ no jest zarówno tragiczna, jak i jest piękna, bo poznałem życie z wielu różnych stron. Wiele doświadczyłem, jak na tak krótkie życie potrafiono mi powiedzieć na przykład, że od sporo starszych ludzi usłyszałem, że przeżyłeś więcej niż ja, chłopaku, a ty masz dopiero 20 parę lat. Ale nie uważam też, żebym przeżył
że jeszcze nie wszystkiego doświadczyłem, jakby to, ale wiele wszystkiego rzeczy. Się nie da doświadczyć. No nie da się, nie da się, ale no generalnie także rapuję o tym, że się podniosłem i wyszedłem na ludzi. Uważam, że wyszedłem na ludzi, ponieważ no, startując z takiego poziomu jak ja i będąc chorym, a mimo to funkcjonuje, no jakoś jestem szczęśliwy i dziś się uważam za szczęśliwego człowieka. Sam swój chat jakby przekuwam w coś dobrego, ponieważ ogarnąłem sobie, że tu może wyjaśnię też, bo uważam, że to byłaby fajna podpowiedź, jeśli pozwolisz oczywiście. Ja da się, kochani, hipomanię przekuć jakby w coś dobrego i w sukces, ale tylko hipomanię. Musimy, no bo mi występują hipomanie i ja kocham wręcz ten stan. Nie przeraża mnie hipomania. Same pamiętajmy o tym, że hipomania potem potrafi przejść w depresję, tak, nie? To tak. I generalnie ja ten, przynajmniej w mojej, bo nie jest aż takie mocne i ja nie jestem agresywny. W tym roku hipomania trwałam, ojej, trzy miesiące dobre miałem hipomanię, aż do tej depresji przed pobytem w szpitalu, bo w końcu weszła, bo wiedziałem, że nadejdzie, ale przestałem sobie wkręcać i to polecam każdemu, kto w hipomaniach łapie się nagle za wszystko, czego, co mu się tam wymyśli i co sobie tam wgra w głowę, że ogarnie. Nie róbcie proszę 7, 8 czy tam iluś rzeczy naraz, bo tego się nie da ogarnąć. Ja i wielokrotnie tak, bo przewartościowuję życie, ogarniam wszystko, a nie mam potem energii, bo zmarnowałem ją niepotrzebnie na wszystkie rzeczy naraz, gdzie nie ogarniam tej wielozadaniowości i myślę, że wielu hadowców także nie ogarnia, a to wam tylko pogłębi depresję, kiedy już energia opadnie, bo to też zabiera tą energię, właśnie to, że tyle rzeczy naraz bierzemy na siebie. Nie polecam nikomu brania zbyt wielkiej ilości. Weźcie sobie na przykład 2, 3 jakieś dziedziny, obszary życia, które chcecie spełniać i w nie pakujcie ten wulkan energii. Ja tak zrobiłem i dało to efekty. Pisałem kupę, nagrywałem. Pisałem jak drukarka i to właśnie świetne teksty moim zdaniem, bo jak zawsze byłem mocno krytyczny wobec swojej twórczości, tak jakby troszkę nie jestem już w niej, z nią tak, aż takiej mocnej krytyki nie mam. Potrafię powiedzieć, że coś mi nieźle wyszło, ale też nie popadam jak w jakiś samozachwyt. No i generalnie przestałem sobie wkręcać. I obrałem 3 dziedziny i to szło i dałem radę. I nie byłem wypompowany z energii właśnie. Coś tam sobie chciałem dokładać. Na przykład no teraz sobie akurat robimy sesję tenisa stołowego, bo uwielbiam w niego grać. Właśnie sport także jest ważny. Może dlatego jestem także jakby pobudzony, bo endorfiny swoje robią, bo się wydzieliły. No i też piję energetyki teraz do tej rozmowy, to może dlatego. No, może tak być. Dobra, tak. Słuchaj, będziemy powoli zmierzać tak do brzegu. Ja bym chciała, żebyś na koniec jeszcze powiedział, jakie dla ciebie są takie najważniejsze porady, które chciałbyś udzielić hadowcom albo bliskich hadowców. Co myślisz, że byłoby takie najważniejsze jako przesłanie na koniec? To przede wszystkim tak. Kochani, pamiętajcie, że w pewnych stanach hadowiec nie jest sobą. Pamiętajcie, że my w pewnych stanach nie myślimy wcale tak, jak my mówimy. I tutaj trzeba na nas brać ogromną poprawkę. Też jeśli macie bliską osobę w hadzie, tutaj bardziej będę mówił, to właśnie jak ma tą górkę hipomanii, nie mówię o manii, tylko to starajcie się go jakoś pchać w to, co, bo można odnieść ogromny sukces, bo czytałem nawet artykuł. Jeśli się przekuje dobrze hipomanię, to można. Czytałem jakieś opracowanie jakiegoś lekarza nawet i napisał, że właśnie hadowcy osiągają największe sukcesy zawodowe i życiowe bardzo często w hipomaniach. I można to zobaczyć choćby, bo tutaj wymienię jeszcze jako ciekawostkę, bo zawsze o tym mówię, jak rozmawiam o hadzie. Hat na przykład ma Selena Gomez, bardzo popularna aktorka. Hat ma Kanye West, legenda i ikona rapu. Obecnie multimiliarder, który po prostu Marek Grechuta, legenda polskiej muzyki, także miał hat i odnoszą sukcesy i możliwe, że właśnie ponieważ te hipomanie były przekute, ponieważ sama hipomania, przynajmniej moim zdaniem, to nie urajam jakby sobie w manii, owszem, jak jest pełna mania, to jest urojenia już się zaczynają, ale w hipomanii jeszcze w miarę ogarniamy i przynajmniej ja.
że jeszcze jestem jakby przyklejony i naprawdę jakoś lepiej myślę, jestem bardziej kreatywny, jakoś jakbym był lepszy troszeczkę, jest lepsza intencja. Dobrze, ale do brzegu. Starajcie się, kochani, tych bliskich hadowców wam, jeśli mają tą lepszy nastrój i chcą działać, to starajcie się ich bardziej motywować, a nie rzucać im kłody pod nogi. Raczej pilnujcie, żeby nie brali zbyt wiele na siebie, ale też dajcie działać i próbujcie, żeby się skupił ten wasz hadowiec na tym. I go bardziej troszkę motywujcie, bo jak będziecie gadać takie rzeczy, jak na przykład mówiono mi, i co, znowu wziąłeś na siebie tyle, znowu ci nic nie wyjdzie, znowu wyjdzie jak zawsze, to kochani, to nie pomaga, a budzi agresję. Z reguły to budzi agresję w stanach hipomaniakalnych czy coś. No nie podcinajmy tych skrzydełek, jak nam rosną. Druga rzecz, w depresji, no bądźmy przy tych osobach. Trzecia rzecz, pamiętajcie, no chat nie jest łatwym zaburzeniem. Osoby z chat nie są bardzo łatwe do życia. To bardzo często chat jest mylony z borderline'em, z tego co wiem. I sam borderline też nie jest łatwy, a są to bardzo pokrewne zaburzenia. No nie jesteśmy łatwi, więc jeśli wy poznacie hadowca, to wyedukujcie się, bo naprawdę to nie jest łatwe żyć z nami. My sami z sobą często nie potrafimy wytrzymać. I bardzo ciężko jest to otoczenie, żeby nas znosiło. Ja całe szczęście jestem ogromnym szczęścia, że mam zarówno przyjaciół, jak i wspaniałą partnerkę i oni, przyjaciół też was wszystkich pozdrawiam, bo też to może obejrzą. Generalnie jesteśmy ciężcy do życia i pamiętajcie, bierzcie tą poprawkę zawsze, że to jest poważna choroba i naprawdę mniej szkodzić, więcej pomagać, bo nie zawsze my potrafimy być sami dla siebie tym oparciem. Dla hadowców mam też takie, jak macie lepszy nastrój, zaczyna się wam epizod górkowy, nie panikujcie. A jeśli się naprawdę martwicie, telefon do swojego lekarza prowadzącego i przede wszystkim pamiętajcie, awaria jak jest, ja to tak nazywam, to trzeba być przede wszystkim bezwzględnie szczerym z lekarzem, jeśli się ma chat. Trzeba po prostu mówić o wszystkim lekarzowi. Cokolwiek się dzieje, jak masz dobrego lekarza, dzwoń do niego. A jeśli jest dobry i będzie pod telefonem, oddzwoni, to jest super. Ja mam wspaniałą panią. Mała doktor. Szansa. Właśnie, szczerze, mała szansa. Ja się leczę prywatnie już od 4 lat u pewnej pani doktor z Poznania. Dzięki niej właśnie moje życie wygląda, jak wygląda między innymi. Ponieważ no właśnie ona dba o mnie. Leczę się prywatnie, co prawda. No właśnie, na NFZ, wiesz, to nie jest takie proste, ale rada jest jak najlepsza. Jak tylko jest problem, to kontaktować się z lekarzem. I polecałbym, szczerze mówiąc, wiecie co, polecałbym prywatnie, ponieważ można nawet teleporadami, to wcale nie musi. Możecie znaleźć naprawdę taniego specjalistę. Ja nie płacę kroci. Ja nie płacę wcale kroci za moje teleporady, a są celne i moja pani doktor, jak jest awaria, nawet potrafi po paru godzinach oddzwonić, ale z reguły oddzwania lub pisze SMS-a, że zadzwoni na przykład jutro. I ja nie płacę wcale wiele, a uwierzcie mi, raz na 3 miesiące, jak się ma wizytę, zapłacić te 100 ileś złotych, bo czasem mają takie ceny. To jest nic, nawet 200, 250, raz na 3 miesiące, bo czasem takie są wizyty, że raz na 3 miesiące się ma. To nie jest wiele, a na NFZ to, no moje doświadczenia nie są przyjemne. I jak ale czytam, też jest różnie, wiesz, tak. Też jest różnie, więc myślę, że w to nie ma sensu jakby ingerować. Ważne jest to, żeby mieć kontakt z lekarzem, jakby już nie wpłynąć w szczegóły. Coś jeszcze ci przychodzi do głowy, bo ja po prostu tak sobie delikatnie patrzę na to, że nam pyka godzina i nie wiem, czy wszyscy będą w stanie, wiesz, tyle wysiedzieć, a ja bym chciała, żeby cię obejrzeli, bo uważam, że to jest bardzo wartościowe. No tak. Trzecia, dobrze, to już będzie ostatnia porada. Nigdy się, kochani, nie poddawajcie. Nie poddawajcie się w walce z hadem. Żyjcie też na całość i kolejna rzecz, nie bądźcie aż takimi jakby ofiarami tej choroby. Ja wiem, że to się łatwo mówi, kiedy się czuje człowiek dobrze, bo miota nami ta choroba, ale da się prowadzić z nią szczęśliwe życie. No i co do pracy, to generalnie jak nie możecie no to pracować, no to ta renta, tak? Ale nie bójcie się sięgać po pomoc, nie bójcie się mówić o swoich problemach. Przede wszystkim nie wstydźcie się.
My wcale nie jesteśmy gorsi, my jesteśmy unikalni, jesteśmy wyjątkowi. Z tego, co czytałem, HAT ma 2% ludzi w Polsce. Jest... Niecały, jeden trzecinek tam. Tak? A to masz lepsze. No, patrzcie, jak jest nas niewiele. Jesteśmy wyjątkowi i każdy z nas może coś do tego świata wnieść. Nie daj... I ostatnia porada. Nie dajcie sobie wmówić, że jesteście słabi. W życiu nie dajcie sobie wmówić, że jesteście słabymi ludźmi, bo wcale tak nie jest. Żeby dźwigać taką chorobę, tak mocne przeżywanie rzeczywistości, być rozrywanym przez tak silne emocje, plus uważam, nie wiem jak ty, Małgosiu, a to zaraz dopytam, bo ja mam na przykład zdolność odczuwania dwóch skrajnych emocji jednocześnie. Ja kocham i nienawidzę na przykład. Nie wiem, czy ty tak masz, ale no ja tak mam na przykład. Ja już teraz tak nie mam i to jest borderowe tak... bardziej niż hadowe. Tak? Tak, to jest bardziej borderowe. Ale tego tak nie okazuje. To jest raczej przez to po prostu, że był to alkohol w domu i ja kochałem rodziców i jednocześnie ich nienawidziłem, nie? To... Tak, ale to właśnie tu warto powiedzieć, że to nie jest hadowe, to są problemy zaburzeń wyniesionych z domu. Każdy z nas ma coś, nie? Więc tego jakby nie podciągajmy akurat tego pod hadowe. Aha, nie wiedziałem, że to, myślę, że to może jest hadowe, no bo też mamy skrajne. A to dziękuję bardzo za dokształcenie. Dobrze. I pamiętajcie, nie poddawajcie się i wcale nie jesteście słabi, kochani. I nie wstydźcie się przede wszystkim o tym mówić. Nie wstydźcie się mówić ludziom, że chorujecie. To wam przede wszystkim raz, że zweryfikuje ludzi. Dwa, że to jest żaden powód do wstydu, bo choroba nie wybiera. I naprawdę, nie dajcie sobie mówić, że jesteście słabi. Jesteście bardzo silni i trzymam za was kciuki. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Bardzo ci dziękuję za to, że tutaj poświęciłeś nam czas, za to, że powiedziałeś tyle bardzo ważnych, bardzo mądrych, bardzo cennych rzeczy i celnych również. Wam dziękuję bardzo, że wysłuchaliście wszystkiego do końca. Ja jeszcze napiszę w komentarzu do osób, które nie dały rady, żeby po prostu obejrzały sobie na części, bo uważam, że cały ten wywiad jest bardzo wartościowy. Także jeszcze raz ci bardzo dziękuję. Oczywiście podlinkowuję twój kanał. No i mam nadzieję, że również poudostępniasz ten materiał, żeby się... Oczywiście, pchnę to w świat od siebie, poproszę jeszcze znajomych, żeby to puszczono dalej. Super. Tak jeszcze dodam na sam koniec, ja robię taką kampanię generalnie uświadamiania ludzi, czy to na żywo, czy to w internecie. Ja uważam, że świat powinien wiedzieć jak najwięcej o HAT i innych zaburzeniach, ponieważ nas się wyklucza często przez to, że jesteśmy niezrozumiani. Ja się zgadzam, absolutnie. Mamy tutaj wspólne cele, także dzięki ci wielkie jeszcze raz. Ja tobie również, wszystkiego dobrego. Wzajemnie, bardzo dziękuję. Okay, hej, cześć, pa.